W poprzednim wydaniu kryminalnych opowieści retro mówiliśmy o legendarnym, stołecznym gangsterze Międzywojnia Łukaszu Siemiątkowskim, pseudonim Tata Tasiemka. Wspominaliśmy tam, że współpracował on swego czasu z innym członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, szefem milicji PPS Okręgu Warszawskiego Józefem Łokietkiem, pseudonim dr Łokietek. To właśnie na jego postaci skupimy się w tym odcinku. Józef Łokietek przyszedł na świat 15 lutego 1890 roku w Tomaszowie Mazowieckim jako Judel Dan Łokieć. Był dzieckiem Jakuba Józefa, wcześniej Haima Joska Łokcia, lokalnego kowala, a potem sukiennika, oraz Rywki Ruchli Łokieć z domu Greenberg. Uczył się w prywatnej żydowskiej szkole religijnej Talmud Tora przy ulicy Polnej 22 przez 24 w Tomaszowie Mazowieckim. W domu już jako kilkunastoletni chłopiec poznał i zaczął interesować się socjalizmem, jako że jego bracia Hersz-Leiser i Icek Zeuman, a potem także Motel-Łokieć, byli związani ze środowiskami lub należeli do polskiej partii socjalistycznej. W 1905 roku Judel-Łokieć wyjechał do łodzi z dwoma członkami organizacji bojowej PPS, którym groziło zatrzymanie przez policję. I jednocześnie rodzina Judela. Zaczęła rozgłaszać, że ten nie żyje, czego zażądali od nich bojownicy PPS. Tymczasem w latach 1906-1907 Łokieć udał się do Szwajcarii wraz z Adamem Pragierem, ekonomistą i doktorem habilitowanym nauk prawnych, oraz Norbertem Barlickim, prawnikiem i nauczycielem. Wtedy Judel pełnił rolę kuriera między szwajcarskim oddziałem PPS. A centralą w Polsce. Poza zaangażowaniem w działalność socjalistyczną, Łokieć cały czas się kształcił. Między innymi w Warszawie i Curichu. Mniej więcej w tym samym czasie odciął się od swoich żydowskich korzeni. Porzucił wyznanie i zmienił nazwisko z Dan Łokieć na Józef Łokietek. Już jako Józef studiował chemię i farmację we Francji, a także w Szwajcarii. W grudniu 1912 roku. Wstąpił do Związku Strzeleckiego studentów w Genewie. To na tamtejszej uczelni zdobył tytuł doktora chemii. Co ważne, promotorem jego pracy był profesor August Bertiel, którego córka niewiele później została żoną łokietka, a on sam znalazł zatrudnienie jako asystent na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Genewie. Miał już wtedy obywatelstwo szwajcarskie. Pomimo dobrze zapowiadającej się przyszłości na obczyźnie, Józef Łokietek na przełomie 1918 i 1919 roku wrócił do ojczyzny wraz z żoną, która wkrótce jednak wróciła do Szwajcarii. Dzięki rekomendacji PPS dostał pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a jednocześnie uczestniczył w uruchomionym na nowo po I wojnie światowej Związku Strzeleckim w stopniu oficera. Gdy w lutym 1919 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka, Łokietek na Ochotnika zgłosił się do wojska. Uczestniczył w działaniach Robotniczego Komitetu Obrony Warszawy. Organizował też pomoc dla powstańców śląskich. Po zakończeniu działań wojennych Józef został farmaceutą w Kasie Chorych. Od tego stanowiska i wykształcenia wziął się pseudonim dr Łokietek. Wciąż działał w strukturach PPS, wchodząc w skład sądu partyjnego. Łokietka uznawano za zaufanego współpracownika Raimunda Jaworowskiego, prezesa Warszawskiego Komitetu Robotniczego PPS i zagorzałego zwolennika marszałka Józefa Piłsudskiego, między innymi za zaangażowanie w 1921 roku. Łokietka wybrano na komendanta milicji PPS w stolicy. Organizował starcia z bojówkami komunistycznymi i endeckimi. 11 grudnia 1922 roku z rąk tych ostatnich wyzwolił posłów PPS. Potem niejednokrotnie pod bronią rozpędzał manifestacje z okazji obchodów 1 maja. Wtedy tempa zaczęła nabierać jego kariera przestępcza, przez którą potem przylgnęła do niego łatka nieobliczalnego gangstera. W 1927 roku o Józefie Łokietku mówiło się jako o możliwym zabójcy generała Władysława Ostoi Zagórskiego, sprawcy pobicia pisarza Adolfa Nowaczyńskiego czy skatowania innego pisarza Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Pomimo tego, 9 kwietnia wybrano go do Warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. W kolejnym roku zarzucano mu defraudację składek partyjnych, nieobyczajny sposób życia. Mówiło się o zażywaniu przez niego narkotyków i zbyt brutalne starcia z komunistami. Gdy w październiku 1928 roku w PPS doszło do rozłamu, dołączył do PPS dawnej frakcji rewolucyjnej, popierając marszałka Piłsudskiego. W końcu został członkiem Centralnej Rady Organizacyjnej, prezesem Centralnego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Rzecznego w Polsce i komendantem głównym milicji, będącej w praktyce niczym innym jak. Partyjną bojówką. Piastowane stanowiska wykorzystywał do działalności, którą dziś nazwalibyśmy gangsterską. Wymuszał bowiem haracze od tragarzy za dopuszczanie ich do wykonywania pracy. Bywało przy tym, że dopuszczał się pobić czy nawet gwałtów. 15 maja 1930 roku zatrzymano go i przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Zabrakło jednak dowodów, w wyniku czego odzyskał wolność. Dwa lata później stanął za to przed sądem w związku z pobiciem tragarzy, za co w grudniu skazano go na rok pozbawienia wolności. Objęto go amnestią, spędził za kratkami tylko sześć miesięcy. To wystarczyło, by poznał tam Łukasza Siemiątkowskiego, pseudonim Tata Tasiemka, uważanego za przywódcę stołecznego półświadka. W 1935 roku sąd uniewinnił łokietka od różnych zarzutów. Wciąż pozostawał on członkiem Związku Strzeleckiego w stopniu podpułkownika i członkiem PPS, dawnej frakcji rewolucyjnej. Nie angażował się jednak w politykę tak jak dawniej, zdecydowanie bardziej przyciągało go podziemie kryminalne. Przestępcy od jego żydowskiego pochodzenia nazwali go rebe lub bardziej po polsku rabinem. Łokietek stworzył wokół siebie gang określany wówczas bojówką, który w brutalny sposób wymuszał haracze od handlarzy na tak zwanym. Kercelaku na placu Kercelego w dzielnicy Wola, dziś Rondo Kercelak, mieszczące się u zbiegu ulicy Okopowej i Alei Solidarności, gdzie działał też tata Tasiemka. Józef Łokietek stał się bohaterem odcinkowej powieści Bezkarni bandyci stolicy, powieść o Warszawie grozy i zbrodni. Publikowanej na łamach Głosu Stolicy od września do grudnia 1932 roku przez autora o pseudonimie Andrzej Młot. W mieście wiele mówiło się o wymuszeniach, libacjach i bijatykach, które Łokietek miał wszczynać m.in. w słynnej spelunie u grubego joska przy ulicy Gnojnej, o której powstała potem piosenka Balna Gnojnej do słów. Juliana Krzewińskiego i Leopolda Brodzińskiego. Gdy w 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, Łokietek walczył broniąc Warszawy, pomagał ludności żydowskiej i współpracował z komitetem samoobrony. Jednocześnie przez pewien czas prowadził kawiarnię przy ulicy Ogrodowej, korzystając z obywatelstwa szwajcarskiego, choć zezwolenie na prowadzenie lokalu otrzymała jego druga żona, Helena w 1940 roku został aresztowany przez Gestapo i trafił do więzienia przy alei szucha, a potem na pawiak przy ulicy Dzielnej, gdzie go torturowano. Udało mu się przekazać na wolność Grypsy, w których prosił o przekazanie cjanku, chciał pozbawić się życia. Po kilku tygodniach wypuszczono go, by wiosną 1941 roku znów aresztować za działalność antyniemiecką. Całe lato był przetrzymywany na Pawiaku, a gdy znów wyszedł na wolność, zmarł pod koniec roku. Okoliczności jego śmierci do dziś nie wyjaśniono. Nie ustalono także miejsca jego pochówku. Józef Łokietek stał się pierwowzorem postaci Janusza Radziwiłka z powieści Szczepana Twardocha Król i serialu pod tym samym tytułem, gdzie wciela się w niego Borys Szyc. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały was kryminalne opowieści retro na temat doktora Łokietka, zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O historii doktora Łokietka można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go. Zapraszamy również na naszego Discorda, na którym znaleźć możecie harmonogram odcinków na najbliższy tydzień, nawiązać kontakt z twórcami kanałów oraz wiele więcej. Link do serwera w opisie tego wideo. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce, czytał Maciej Marcinkowski.